I pozostał już ostatni akord sezonu 2011-2012 w Plus Lidze Kobiet. Po kapitalnym meczu Irek, Atom Trefl Sopot po raz pierwszy w historii zostaje mistrzem Polski. Przypomnijmy, wygrana 3-2 w tym czwartym spotkaniu z Bankiem BPS Muszynianką Fakro. I kiedy wydawało się najpierw, że gładko wygrają sopocianki to spotkanie, potem, kiedy wydawało się, że cała rywalizacja przeniesie się do Muszyny, okazało się, że jednak zakończy się dzisiaj wszystko w Sopocie. To jest piękno sportu. Tak, historia wydarzeń będzie prawdopodobnie rozbierana na czynniki pierwsze i, że tak powiem, analizowana, jeśli chodzi o punkt psychologiczny, ale również taki techniczno-taktyczny. Tutaj było bardzo dużo elementów, o których moglibyśmy rozmawiać. To jest ostatni akord, ale jakże uroczysty akord. Na ten moment czekają i kibice, i zawodnicy, bo przecież ten młody klub, o którym było bardzo głośno, z nadziejami, z dużymi nadziejami na europejskie sukcesy, później było różnie. Ta historia troszeczkę, no, jak gdyby zatoczyła krąg, ale odwróciła się sportowo. Atom Trefl Sopot pełni chwały, pełni glorii po zwycięstwie. Jakże wspaniałych walkach w półfinale z Dąbrową Górniczą. A no właśnie, przypomnijmy to. I teraz również w finale. I przemieszczający się tam gdzieś z boku szkoleniowiec. Mina zasępiona, Muszyny. Nie może być inaczej. Przecież to jest porażka, no, nie bójmy się tego słowa. Ktoś musi przegrać. Duża porażka, to jest porażka po prostu z mistrzyń Polski, zdobywczyń Pucharu Polski. One przegrały i Puchar, i przegrały mistrzostwo. Także na pewno jest to bardzo przykre wydarzenie, chociaż są medalistkami. To jest jakieś tam mała... Ktoś przed chwilą powiedział, że srebrnego medalu jeszcze w kolekcji nie mają. No właśnie. Czterokrotne mistrzynie Polski zostały wicemistrzyniami i one za chwilę zostaną uhonorowane. Przypomnijmy, brąz zdobył zespół Tauronu MKS Dąbrowa Górnicza, który wygrał z BKS-em Aluprofem Bielsko rywalizację o brąz. Piąte miejsce Impel Gwardia Wrocław, szóste PTPS Piła, co jest bardzo dobrym wynikiem tego zespołu. Tak, to prawda, i prowadziła 1-0 po meczu wygranym we Wrocławiu i dopiero wszystko się jak gdyby odwróciło we Wrocławiu. A teraz obserwujemy. Jacek Kasprzyk, dyrektor Plus Ligi Kobiet, wręcza puchar za drugie miejsce w sezonie 2011-2012 kapitanowi zespołu. A srebrnymi medalami Agnieszko Rabce, znaczone, grające z numerami. Numer 1, Anna Werblińska. Przypomnijmy, srebrny medaliński, Anna Werblińska, Mariola Zenik, Rachel Rohr, Karolina Wensing, Magdalena Piątek, Agnieszka Bednarek-Kasza, Joanna Kaczor, Paulina Gajewska, Agnieszka Rabka, Kinga Kasprzak, Milena Radecka, Katarzyna Gajgał, Wesna Dziurisic i Debbie Stam, trenerzy Bogdan Serwiński, Ryszard Litwin. No i oczywiście jeszcze cała lista osób, które są przy zespole, jak fizjoterapeuci, czy też inne osoby pomagające, te często bezimienne, które wykonują tą czarną robotę. Sztab szkoleniowy zespołu z Muszyny również otrzymuje srebrne medale. A jest w tej chwili dekoracja siatkarek tych, których wymieniłeś. No na pewno nie są to szczęśliwe twarze, nie są uśmiechnięte, mają świadomość, że były jeszcze bliskie przedłużenia nadziei na to, że mogą zdobyć ten upragniony tytuł mistrzyń Polski. Ale jednak tak się nie stało. Dzisiaj przyjmują te medale i prawdopodobnie gdzieś tam głęboko w sercach pozostaje żal z powodu prostej przyczyny. No, przegrały tutaj. Przegrały po sportowej walce. Pokazały też swoją bardzo dobrą stronę. Ta umiejętność wyjścia z sytuacji trudnych była również udziałem tej zawodniczek. Ale nie na tyle dobrze, żeby wygrać. No to patrzmy na mistrzynię teraz. 2012 została drużyna Atom Trefl Sopot! Wielkie brawa! A tak się cieszą siatkarki, tak się cieszą z tego wyniku. Były też problemy, mówiliśmy o tym. No i prezes
polskiej Artur ligi. Artur Bobko wręcza kapitan. Okazały tego się puchar. Chyba też w Sopocie nie spodziewano, po tych wszystkich zawirowaniach organizacyjno-finansowych, do których teraz w tym pięknym momencie nie ma co wracać, że tak zespół potrafił się pozbierać i podjąć tak kapitalną walkę. Oj, ten piękny moment. Tu koło nas stoi Konrad Piechocki, który był animatorem działań tej drużyny. Tworzył też tą drużynę, także też jest w jakimś sensie uczestnikiem tego sukcesu, który w tej chwili jest pokazywany i radość szkoleniowców. I ta korona na głowie. Były jeszcze tutaj inne siatkarki. Neriman Ossoy, która odeszła w połowie sezonu. Hiszpanka. Tak jest. Amaranta Fernandez. Te zawodniczki odeszły. Nie wytrzymały chyba tego ciśnienia, bo tak też trzeba powiedzieć. Chociaż nikt nie ma tego za złe. Poszły po prostu swoją ścieżką. A mistrzostwo wywalczyły te oto panie. Maja Tokarska, Katarzyna Konieczna, Izabela Bełcik, Lena Dziękiewicz, Alisza Glas, Korina Suszkę, Magdalena Sad, Megan Hocz, Paulina Maj, Ewelina Sieczka, Dorota Wild, Małgorzata Kożuch, trener Alessandro Giappini, jego asystent Nicola Negro. Ciasno się zrobiło na podium w tej chwili. Także fizjoterapeuta Aleksander Bielecki. Mirosław Przedpełski, prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej, wręcza także nagrody oraz Piotr Wawrzynowicz, doradca prezesa Polkomtelesa, tak jest, tytularnego sponsora Plus Ligi Kobiet. Ta radość tutaj będzie trwała bardzo długo. Asystent fizjoterapeuty Piotr Szlugajski. Alessandro Giappini. Też trudne chwile tutaj przeżywał, ale cała drużyna wraz z nim to wszystko wytrzymała. Tak, ale zachował też i mimo wszystko spokój, zachował taką pogodę ducha i teraz błyskają konfetti, błyska. Świetne, świetne widowisko w tej chwili i cieszą się szkoleniowcy, cieszą się wszyscy wokół, a szczególnie kibice, którzy tutaj tak długo czekali, właściwie mając różne nastroje w trakcie tych trwania i półfinałów, i finałów, ale w tej chwili mają pełnię szczęścia. Ale co jest ważne, Irek, tutaj na wybrzeżu kochają siatkówkę. Bardzo licznie przybyli kibice tutaj do hali, do Ergo Areny, która może pomieścić 11 tysięcy. Dzisiaj była ponad połowę zapełniona. Tak, no my też żeśmy się załapali na tą jak gdyby... Na konfetti. Na konfetti, na ten złoty deszcz, który tutaj nas również dotknął. Ale przyjemnie miło to wszystko dotknął. Było obserwować. Tę walkę obu drużyn, wcześniej jeszcze w tych spotkaniach półfinałowych, to było to piękno siatkówki. Tak, te wszystkie wzloty, te upadki też sportowe w takim znaczeniu gubienia, zdobywania punktów. Wydawało się, że po drugim, trzecim secie już jest tylko droga w jedną stronę, czyli zwycięstwo Muszynianki. Tak się nie stało. Sytuacja zmieniła się radykalnie i po tych naprawdę dramatycznych momentach wygrana i zdobycie mistrzostwa Teraz Polski. Piękny moment też. Wicemistrzynie przyszły pogratulować mistrzyniom. Znają się przecież doskonale. Za chwilę spotkają. Większość z tych siatkarek spotka się na zgrupowaniu reprezentacji Polski. Potem będą grały przeciwko sobie już za chwilę w tym jakże ważnym turnieju kwalifikacyjnym do Igrzysk Olimpijskich. Przecież będziemy grać z reprezentacją Holandii. Kto wie, może potem z reprezentacją Niemiec. To jest cały czas ta sama grupa, która się zna i szanuje. Tak, to prawda. Ta historia, która jest przed reprezentantkami Polski, ale nie tylko, również Niemiec, Holandii, to jest
permanentny kontakt walki ze sobą w różnych rozgrywkach. No a przed nami przecież to jest rok Igrzysk Olimpijskich, także prawdopodobnie też będzie szansa na to, żeby się spotkać, ale oczywiście po przeciwnych stronach siatki. Szansa, bo my ciągle też walczymy, my, czyli reprezentacja Polski ma szansę awansować, bo przecież jest w tym turnieju europejskim, który, z którego będzie miała możliwość awansować. Trener Chiappini, który gratuluje przeciwniczkom. W tej chwili przed nami przechodzą siatkarki. Teraz dopiero będzie się działo. I w tej chwili jest szampan i w tej chwili jest kąpiel w szampanie. No. I to jest ten moment, gdzie mogą siatkarki spokojnie. No, widzimy dość głęboki taki łyk. A jakżeż duża butelka. To nic, tylko rzeczy smacznego. To na pewno smakuje taki zwycięski szampan. Maja Tokarska, która dzisiaj nie zagrała, ale miała sporo okazji do pokazania swojego talentu. Paulina Maj, fantastyczny mecz. No jej obrony, mówiliśmy, ukuliśmy nawet stwierdzenie, jak może być w marcu, maj. Może być, bo te obrony, te znakomite interwencje, one podrywały do walki zespół Atomu Trefle Sopot. I korona na głowie. I spadła? Nie, jest cały czas twardo na głowie i puchar. Będzie ta korona wędrować, będzie ta radość tutaj trwała. Bardzo się cieszymy, że wszyscy mogliśmy wspólnie z Państwem to zobaczyć i obserwować tę wspaniałą walkę, a potem dekorację, która już dobiega końca. Raz jeszcze przypomnimy, Atom Trefle Sopot po raz pierwszy w historii mistrzem Polski. Po pięciosetowym pojedynku, po bardzo zaciętym i wyrównanym meczu, no z wyjątkiem czwartego seta, ale to tego już nie pamiętamy. Pamiętamy tylko te wspaniałe momenty, które w tej chwili celebrują siatkarki mistrzyń Polski. Kończymy spotkanie z żeńską ligową siatkówką w sezonie 2011-2012. Jeszcze będziemy z Państwem przy rozstrzygnięciach plus Ligi Panów. Ale to dopiero w przyszłym tygodniu. Dziś serdecznie Państwu dziękujemy za uwagę. I gratulujemy Mistrzostwa Polski w Sopocie. Ireneusz Mazur. Tomasz Swędrowski. Do usłyszenia i do zobaczenia.